W Ewangelii obserwujemy kolejne piękne spotkanie Jezusa z uczniami, Jezusa zmartwychwstałego. Uczniowie udają się do Emaus, uciekają od miejsca, które kojarzy im się ze śmiercią, uciekają od miejsca, w którym został zabity ich mistrz, chcą się znaleźć gdzieś daleko, co pełni smutku i żalu. Ten smutek i żal jest tak mocny, że przysłania im oczy, że nie są w stanie rozpoznać Jezusa, który się do nich przyłącza. Rozpoznają go dopiero wówczas, kiedy ten Jezus łamie chleb. Eucharystia jest tym momentem, w którym łamiemy chleb. Oby stała się również momentem rozpoznania Chrystusa zmartwychwstałego. Ten moment rozpoznania Jezusa jest kluczowy dla ich życia. Wracają do Jerozolimy, pełni entuzjazmu, chcą ogłaszać to, że Chrystus zmartwychwstał. Jak wielka przemiana dokonała się w ich sercu aby taka przemiana dokonała się również w naszych sercach.